Dzisiaj mam urodziny! Jak byłem młodszy, to cieszyło to trochę bardziej, a obecnie czuję się po prostu coraz bardziej staro. Ale na szczęście nie zmienia się to, że urodziny oznaczają prezenty. A ja właśnie jeden taki dostałem. Więc sprawdźmy, co jest w środku. Ta paczka z prezentem pochodzi od Big Cards, czyli, jak się dowiedziałem, jedynego oficjalnego dystrybutora produktów marki Tops w Polsce. A w niej pudełko Teamset Liverpoolu. Jak trafię coś dobrego, to sprzedam Damianowi. I coś, co mnie, moi drodzy, jara, czyli Tier 1 z Bundesligi. Bo jak wiecie, Bayern zawsze w serduszku. Także dzisiaj otworzymy sobie paczki, ale w prawdziwym życiu. A nie w FIFA. Zacznijmy od Liverpoolu. W środku mamy 6 takich ładnych paczuszek, no i zobaczymy, co uda mi się w nich trafić. I ja powiem wam szczerze, że mega, mega dawno tego nie robiłem. Za dzieciaka coś tam się otwierało, ale no, dawno nie otwierałem takich kart i zobaczymy, jak to wszystko mi się uda, jak to wszystko będzie wyglądało. Po kolei lecimy, sprawdzając, czy coś tutaj mamy ciekawego. Jaler Kwanash, to jest chyba brązowa karta w FIFA, będę sobie tutaj to odkładał. Harvey Elliott, ok, także mamy Harvey'ego Elliota. Ben Doak, no tutaj raczej szukamy może czegoś trochę mocniejszego. Alison Becker i Wladimir Szmycer, no dobrze. Nie są to najmocniejsze karty w pierwszej paczce, nie mamy jeszcze autografu, ale jakiś na pewno w całym tej mojej kolekcji się znajdzie. No i ja czekam na Salaha i Van Dijk'a, no nie ukrywam. Lecimy z drugą paczuszką, teraz zrobimy to troszeczkę inaczej, bo tam pokazałem od razu, kto będzie na końcu, bo widzieliście tył karty, teraz już tego tyłu widać nie będzie. Zaczynamy, Jamie Carragher, o proszę, no to jest fajna karta, to jest fajna karta, piłkarz, który może być kiedyś ikoną albo hero w FIFA. Stefan Bajecic, ok. Fernando Torres, o kurcze, dobra, to też jest fajna karta, kurcze. Nie wiem, czy da się trafić na przykład taki autograf Fernando Torresa, to by było coś, coś naprawdę mega. Kostas Tsimikas i Sir Kenny Dalglish. No to powiem szczerze, tak pod względem samych nazwisk, ta druga paczka zdecydowanie fajniejsza. Tutaj ustawmy te karty, no i wygląda to całkiem nieźle. No i wiecie, z racji, że ja dawno tego nie robiłem, to jeszcze nie znam wartości tych kart, ale na pewno będę je sobie sprawdzał. Chyba, że wy mi napiszecie w komentarzach, że akurat coś fajnego trafiłem. Lecimy z paczką numer 3 bez podglądania. Proszę bardzo, i zaczynamy od jakiejś wersji tutaj już specjalnej, świecącej, jak możecie to zobaczyć w tym momencie. Curtis Jones, czyli no też fajny zawodnik. Karta numerowana, nie wiem, czy to będzie ładnie widać na kamerce, ciężko, żeby złapała fokus, ale 194/250, także mamy pierwszą kartę specjalną. Dalej, tutaj mamy rezerwowego chyba goalkeepera, nie kojarzę tego piłkarza. Kaomin Keller, nie kojarzę, szczerze powiem. Luis Diaz, proszę bardzo. Joe Gomez, także teraz troszeczkę fifowo. I John Barnes, także słuchajcie, taka, takie fifowe przedstawicielstwo legend mamy tutaj dość mocne. Barnes, wcześniej Dalglish, no naprawdę fajnie to wygląda, ale przede wszystkim cieszy mnie ta karta Curtisa Jonesa. Natomiast dalej czekam i liczę na to, że będzie jakiś autograf. Słuchajcie, jak tak dotykam tych paczek, to czuję, że ta jest trochę grubsza, także chyba tutaj będzie coś niezłego. Odkładam ją sobie na bok, słuchajcie. Otworzymy ją na sam koniec i otwieramy kolejną, sprawdzając, czy może tym razem jeszcze coś też ciekawego uda mi się tutaj wypakować. Zobaczmy, proszę bardzo, od razu wita nas także karta specjalna You'll Never Walk Alone. Możecie to zobaczyć, jak się pięknie tutaj mieni Virgila van Dijk'a. No i słuchajcie, nie jest to karta z tego, co widzę, numerowana, ale jest to karta mega ładnie wyglądająca. Mówiłem, że chcę Virgila trafić i pięknie mi tutaj dopełnia kolekcję. Curtis Jones, tym razem w wersji klasycznej. Darwin Nunes, Diogo Jota. No i jeszcze, popatrzcie, w jednej paczce udało się trafić Virgil van Dijk, zarówno w takiej bardziej specjalnej wersji, jak i w takiej wersji zwykłej. Ej, nie no, mega mi się te karty podobają, w sensie, no mówię, za dzieciaka się trochę tego otwierało i powiem szczerze, że fajnie jest do tego wrócić. Wróćmy sobie do przedostatniej, tym razem, paczki, otwórzmy sobie to i zobaczmy, co ciekawego będzie się kryło w niej. Zaczynamy od Endo, także całkiem świeżego transferu i mamy, moi drodzy, Ian Rush, Gold Drip, no tak leciuteńko się mieni, to nie jest chyba jakaś karta bardzo specjalna, ale no wygląda całkiem ładnie, powiem szczerze, no i tak jak mówię, te legendy Liverpoolu nam wpadają. Ben Duck, ok, Graham
Souness, okej, czyli to jest jakaś też chyba ikona Liverpoolu. Wybaczcie, nie znam akurat tak dobrze historii Liverpoolu. I Darwin Núñez. Powiem szczerze, najbardziej mi się podoba to, że wcale nie mamy tak wielu powtórek. Chyba Darwin Núñez nam się trafił wcześniej, a tak to wszystko tak naprawdę trafiliśmy coś innego. Ale teraz czas na ostatnią paczkę. Tą, która od początku mówiłem, że jest trochę grubsza od innych, także liczę na to, że tutaj będzie naprawdę coś fajnego. No i tutaj już mamy gwarancję tego, że będzie coś specjalnego. O proszę, widzimy to. I zobaczmy teraz, moi drodzy. Mamy Dominika Szoboszlaja z autografem. O kurde, moi drodzy, nie no. To jest dobra karta, tak muszę wam to pokazać. To jest naprawdę świetna karta. Moi drodzy, Dominik Szoboszlaj. I jeszcze on jest numerowany 219 z 250. Dominik Szoboszlaj z autografem. To jest coś niesamowitego. Joel Matip, moi drodzy, obok tego. Andy Robertson, również z serii You'll Never Walk Alone. Andy Robertson klasyczny. I mamy jeszcze Gold Drip Szabiego Alonso. Także to też mi się podoba, Szabi Alonso. Kolejna fifowa, można by było rzec, ikona. Ale ten Dominik Szoboszlaj, oj, no to jest coś wow. Pierwszy autograf trafiony, a przed nami jeszcze to cudo. Także tutaj, moi drodzy, wygląda to troszeczkę inaczej. Mamy taki boksik, ale tutaj jest tylko jedna paczka z trzema kartami i każda z tych kart będzie kartą naprawdę specjalną. Pytanie tylko, kogo uda nam się trafić. No moim małym marzeniem jest to, żeby było tutaj coś związanego jednak z Bayernem Monachium. Ale zobaczmy, tak żeby też nie zaspoilerować. Róbmy to w ten sposób. Zobaczmy, pierwsza rzecz, co to jest? To jest... to jest autograf Hoffmana i Neuhausa z Borussii Mönchengladbach. Okej, no dobrze, mamy dwa autografy w takim razie. To jest taka karta z podwójnym autografem, nie wygląda to źle. Aczkolwiek Borussia Mönchengladbach, wolałbym albo Dortmund, albo wolałbym oczywiście Bayern Monachium. Ja nie patrzę, co teraz wyjmuję. I zobaczmy, mamy jeszcze Zenan Pejčinović. Mamy autograf i mamy... To jest chyba kawałek buta? To jest kawałek buta czy kawałek koszulki? To jest, moi drodzy, relik kart i to jest faktycznie kawałek buta tutaj Zenana. Okej, także możemy sobie to tutaj położyć, Wolfsburg. Także mamy w sumie dwie ekipy, które lubią namieszać właśnie w meczach z Bayernem. I ostatnie, i tym razem mamy pana Pipera z Werderu Brema. Amos Piper, no to jest chyba akurat, wydaje mi się, najmniej znany zawodnik, też karta relik, ale powiem szczerze, chyba z tego wszystkiego, z tych moich specjalnych kart trafionych, dajmy sobie je teraz tutaj wszystkie na ekran, może troszeczkę wyżej, żebyście je lepiej widzieli. Powiem tak, najbardziej chyba podobają mi się mimo wszystko te karty z Liverpoolu, chociaż te karty relik mają coś w sobie, nie? Że mamy tutaj jednak kawałek materiału, jest to ciekawy zabieg, fajnie to wszystko wygląda, teraz będę musiał to oprawić, no ale właśnie, trzeba będzie pomyśleć, żeby najlepszą z tych kart jednak wrzucić też do składu i coś zagrać dzisiaj. Szybki urodzinowy wypad do fryzjera, no i też poszukałem sobie informacji o cenach tych kart i mniej więcej jestem w stanie to podsumować. Zacznijmy od tego, że cała kolekcja, którą tutaj trzymam, czyli znaczna większość dzisiejszych kart łącznie, jest warta między 500 a 600 zł, także naprawdę fajnie. Ale to nie są wszystkie karty. Bo dwie, które trzymam teraz w ręce, stanowią jeszcze o większej wartości. Przede wszystkim Zenan, czyli rookie, czyli zawodnik młody, zawodnik Wolfsburga, którego udało się trafić. Ta karta w tym momencie kosztuje około 400 zł, także jest naprawdę solidnie. No i myślę, że spodziewacie się, Szoboszlaj został oczywiście najdroższym naszym dzisiejszym trafem. Bardzo podobna karta niedawno została sprzedana za okolice 800 zł, także mniej więcej na tyle wyceniany jest ten autograf Węgra. Więc zawodnika Liverpoolu kupiłem do swojego składu. Jak widzicie, idealnie będzie on mi tutaj pasował na Foot Champions. Musimy rozpocząć ligę weekendową i zobaczymy, czy zostanie z nami przez pełne 20 spotkań. No to oczywiście będzie zależało od tego, jak się zaprezentuje. No halo, siema mordo, potrzebuję telefonu do PLK Damiana, bo mam do niego biznes. Załatwisz mi? O, no super, dzięki. Jeszcze idealnie stroje RB Lipsk, także jego poprzedniego klubu, no i Dominik od razu z pierwszym podaniem, miejmy nadzieję. No tak jak mówię, że po prostu będzie dobrze wyglądał na tej wirtualnej murawie, bo w sumie 100 tysięcy na tym etapie gry za kartę to też nie jest mało. Szoboszlaj otrzymuje piłkę, jest już w polu karnym Węgier, no udało mu się przedryblować jednego, drugiego zawodnika, Dominik Szoboszlaj, niestety Loris broni. Szoboszlaj będzie tam miał sytuację teraz, żeby wyjść z piłką na lewym skrzydłe. Dominik Szoboszlaj, tylko co my tutaj
nim zrobimy. Sobo pięknie przechodzi jednego, drugiego rywala. No znowu ma bardzo fajną sytuację do nich Sobosa, ale znowu obok. Ustawię go trochę inaczej na boisku, żeby spróbować tribelki, bo ten przed chwilą strzał finezyjny mu za bardzo nie wyszedł. Sobo ładnie rozrzuca do Kafu, no tylko że coś tutaj musi się podziać, żeby Soboslaj wreszcie był w stanie może strzelić gola. Soboslaj, tak jest, ta triwelka, o której mówiłem jeszcze na zielonym. No i Dominik Soboslaj strzela gola, tego potrzebowałem, 1-0. O, już widzę, że to będzie kolejna piękna sytuacja. Heung-min Son zagrywa do Andersona. Anderson, no dobra, no myślałem, żeby podać jeszcze tam do zawodnika Liverpoolu, do Soboslaja, ale już nie będę tak, już nie będę mu po prostu wystawiał patelni, on musi coś sobą pokazać. A teraz czekajcie, bo strasznie źle zagrałem tutaj w obronie. Kylian Mbappé! Ja pierdzielę, 2-1, co ja tu zrobiłem? Oj, Garnacho, to będzie sytuacja na to, żeby tutaj oddać i żeby tutaj wrócić do tego meczu. 2-2, przestajemy grać na Węgra, bo źle nam to idzie, a rywal robi głupie cieszynki. Nie, 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 pokażemy mu, że nie warto. Heung-min Son, gol! Anderson! Dwie bramki przewagi? Oj, rywal się denerwuje i wraca. Nie ma takiego wracania. A sobą może jeszcze z fałszyka? Aj, szkoda. Ale teraz już tego nie może zmarnować. Soboslaj nad bramkarzem jednak może. Ale tego nie zmarnuje, no nie, no. Ostatnia minuta, moi drodzy, muszę teraz spróbować wyprowadzić Dominika Soboslaja na taką sytuację, której już na pewno nie zmarnuje, ale gdzie on jest? Dlaczego on nie chce iść do przodu? Jest Soboslaj! No i niestety, zakończy mecz prawdopodobnie tylko z jedną bramką na swoim koncie, chociaż jeszcze jest szansa. Heung-min Son, jest Soboslaj, Soboslaj! Koniec, moi drodzy, marzeń. O, koniec, bo rywal stopuje mecz i z niego wychodzi. Ale i tak, najbardziej z tego wszystkiego nie będzie cieszyła mnie ta karta, tylko zdecydowanie ta karta z autografem węgierskiego superpomocnika. A czy na wirtualnych boiskach w moim składzie trochę dłużej pobiega, tego dowiecie się w kolejnych odcinkach. Także zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, mi będzie bardzo miło, a wy częściej będziecie widzieć moje filmy. Także mam nadzieję, że również ten materiał wam się podobał. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się, na razie i piona!